Panie doktorze, jakiemu tematowi będzie poświęcona dzisiejsza konferencja? Dzisiejsza konferencja poświęcona jest uświadamianiu kobiet z problemem przewlekłej niewydolności żylnej. Problem medyczny to problem przewlekłej niewydolności żylnej, a więc powstawaniu żylaków kończyn dolnych, i problem kosmetyczny związany z pewnymi defektami skóry, tkanki podskórnej, z rozwojem tzw. pajączków żylnych, zapobieganiu ich leczeniu. Panie doktorze, jak duży jest to problem? Według danych statystycznych problem przewlekłej niewydolności żylnej i żylaków dotyczy około 50% kobiet i prawie 1/3 mężczyzn w wieku dorosłym. W związku z tym należy takie konferencje, takie spotkania kierowane do pacjentów po prostu organizować. Dzisiejsze spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbywa się tutaj w Nowej Klinice, jest jednym z pierwszych spotkań, bo ma ich być większy cykl, i my jako magazyn Beauty Mission zamierzamy objąć patronatem medialnym również kolejne wydarzenia. Promujemy wszelkiego rodzaju eventy, które mają za zadanie uświadamianie kobiet. Dlatego też współpracujemy również z Nową Kliniką, bo wiemy, że tutaj pracują świetni specjaliści i że wiedza, którą przekazują, jest sprawdzona. Pani doktor, jakiemu tematowi będzie poświęcony Pani referat na dzisiejszej konferencji? Głównie skleroterapii kończyn dolnych, czyli pajączków, żylaków, drobnych naczyń żylnych. Skąd właśnie pomysł wziąć udział w dzisiejszym wydarzeniu? Głównie chęć pomocy kobietom, które mają największy problem z żylakami i drobnymi naczyniami żylnymi i generalnie problemem kończyn dolnych. Myślę, że dzisiaj z okazji Dnia Kobiet, z okazji 8 marca, nasza obecność tutaj jest tak jakby niepodważalna. Nasza firma została stworzona i jest prowadzona przez kobiety. Dzisiaj na tym spotkaniu chciałybyśmy uświadomić uczestniczki spotkania na temat kompresjoterapii i przewlekłej choroby żylnej, czyli problemu, który dotyka ponad 60% kobiet. Wszelkie tego typu spotkania, imprezy, jeżeli będą miały miejsce, to bardzo chętnie będziemy uczestniczyły, dlatego że my też chcemy dotrzeć do jak największej ilości kobiet i jakby te, które do nas przychodzą, też mogą przychodzić tutaj. Chcemy, żeby po prostu miały świadomość, żeby wiedziały, że to jest miejsce, gdzie mogą przyjść.